mogę wziąć dawkę na 814 kilo. Dobra, nie także wiem. Dawką 814 dawką 814 kilo zaczynam odcinek. Dzień dobry. Tak, tylko patrz, jak ja wezmę w siewniku na automatyczną, to mam 0 kilo na hektar. Jak poszedł na dół? A jak wyłączę automatyczną, to se ustawiam 444. Bo nie będę musiał nawozić tym. Dobrze. No, Arab już kombinuje? Może pójdę do Araba, pokażę wam jego sprzęt, jaki ma. Już nie ma dość fara, spokojnie. Już sobie zmienił go. Bo to Arab. Tyle się pochwal, że wyszedłem z minusa. Tak. Takim... Teraz ja będę na minusie. Wyszedłem wreszcie z minusa po 8 odcinkach. Ogólnie ja nie będę na minusie. Ja nie będę na minusie nawet jak czas skipniesz. Bo zostanie mi 1000. Przecież nikt nic nie mówił na twój temat. Wiem. No ty jesteś Arab. Ale wcześniej mówiłeś poza odcinkiem, że będę na minusie. Jak przewiniemy czas. Ty już nie wiem, dopowiadasz sobie jak Fenderka chyba. A kurwa Kacper mówi, idioto. A co ja mówiłem? Że będę na minusie. I za, jak przewiniemy czas do zimy. No ale to... Arab, ile masz kasy? No, Arab ma 27 tysięcy. 21. No, to ja jeden dzień to... jestem 2000 na plusie będę, czyli... Czyli ja na... To ty będziesz na minusie, nie ja. Ja na wczesną zimę będę na minusie. A też, ja to... Będzie grubo na minusie. Ale będę miał obiec i jęczmień do sprzedaży, także trochę tam wyjdzie na plusie na tym. A ja już mam torbę sąsiad. Ja tak naprawdę teraz powinienem robić kontrakty, żeby zarobić pieniądze, no ale pomagam sąsiadowi. O, ja ci też pomagałem ile razy. No to dobrze, ale no nie w takich czasach. No ja już mam tony 200, to ładny tutaj daj. Czemu ty na pół Fendenary piszesz? Tu będzie. No, nawet sypię. Chłopcu na pół hedera kosi. No bo tak mam ustawiony ten. GPS już mi się zmienić nie chce. No, dlatego. Czyli ja powinienem teoretycznie kółko zrobić na tym zbiorniku. No, ja też. No, coś będzie tej soi. No. Ale no, w następnym sezonie tu wszędzie rzepaczek. Oj. To może ja pojadę pierwszy? To ja ci. Co? To fakt. Wyszedłeś z ciągnika. Bo nie trafiłem w wuj, kliknę. Dobrze. Ja tu wjeżdżam, a kombaj stoi przede mną i ja, co tu się dzieje? Ale plon widzę, że to jest... Ile to jest procent? Nie wiem. Nie, pecha nie. Tak jest 60, 70? To jest plon 100%. 100%, a tu jest 125 u góry, ten pasek. Mhm. Ty masz podobnie. No, tu zawsze najwięcej daje w tym miejscu soi. Znaczy, no stoi. Ogólnie wszystkiego, co najwięcej daje w tym miejscu. No... Najlepsza gleba. Jo. To tak wychodzi, że my praktycznie co drugi albo co trzeci odcinek na tym samym polu robię, no bo po prostu nie mam innych pól. No a teraz będzie lepiej, bo mamy to jedno pole w dzierżawie. Jo. Tam miałem poprzedni odcinek? Nie, dwa odcinki temu robiłem. Dwa odcinki temu. No, to zobaczę, gdzie będę siał rzepak, na których polach. Znaczy ogólnie na wszystkich będę siał rzepak, no ale na odcinku. No. A pewnie będę walczył 42 i to tamten dzierżawę, bo tutaj jest teraz odcinek, no to kolejny z rzędu nie chcę się robić tam. Tu w sensie. Dobra, ja lecę w dół. I gdzieś w połowie pola będę miał pełny zbiornik, jak robię ją do przyczepy. Właśnie, ja dlatego lecę od tej strony. No tam jest trochę krócej, ale... Nie, chodzi o to, że ja i tak chyba nie dojadę do końca. No nie. Że mi się rurę, nie?
O, właśnie, ciekawe, czy na te przyczepy wszystko wejdzie. Nie, no na pewno. No jak nie, to się zbiorniku przywiezie. Ile? Przecież my mamy 33 tony. No, ja mam 15 na swojej. Aha, no to na twoją starcie. Oj! Jak my się wysypiemy, to już będzie połowa przyczepy prawie. A ile? Byliśmy na 6 ton ponad. No, 7. 7 ton, a my żeśmy nic nie skosili prawie. Nie wiem, stawiam, nie wiem jakie to będzie, może 12. A to jest potencjalny plon? Nie ma. Dobra, ja mam pełny zbiornik. O Boże, jak wypruł. Od razu możesz podjechać. Do rozsiewacza? Dobrze. Poplą, co zasiejesz od razu. O, potencjalna jest zbiorów 8800, tu nie wypiszę. Co by ładnie mi tu zanieczata. 8800 wypiszę tutaj, że nie było. Na pewno tyle nie ma. Nie, bo już mamy 7 ton. Czekam na ciebie. W sumie mogłeś pod swoją dać. No, mogłeś swoim podjechać. Ale to i tak na moim nie wejdzie. Będzie za mną na górę. Dobra. Bezręcznego może nie zjedzie. Dobrze. A, bo mi stanęło na tym największym pasku. No. Jakby jechał za to, to może bym gdzieś w tym samym miejscu był. No, na pewno. Bo tam trochę krótsze przejazdy są. No dlatego ja zrobiłem po tej stronie, żeby mieć rurę, nie? Ej, ogólnie powiedział wam coś? Nie. Że jesteś szejkiem arabskim, to wiemy. Nie! Ten siewnik jest do wyjebania. Czemu? Ale wiesz czego? Nie. Bo tak jakby... No, nie chcę ci zrachnić. Nie. No bo jest dwuczęściowy. No. Mam pszenicę ustawioną i nie mogę zmienić na nic innego. A, bo jest ten, młot na ten. Na bot kultywatorem, dlatego nie da się zmieniać silniku. No właśnie. No, co ty go chciałeś? No to do wyjebania ten mod. Chłopcze chciał tego moda, już musimy go usunąć, nie? Ja go nie chciałem, a ty sam chciał. I w tym momencie, jak klikam Y, to mi się zmienia zezwól i tylko na pola. No tak. No bo przecież to przez ten mod się buguje. No. No to mod do wyrąbania i półkę będziesz łączył. Kiedy odcinek skończysz? No, poczeka sesja trochę. To ja tak naprawdę mogę nic nie robić, tylko stać. No i co z Falconia? Jaka propozycja. O Boże, do headera wpadł. A no, z mojej perspektywy to fajnie wygląda. Jeszcze te przyczepy. O Boże. Kasper, ty nagrywasz odcinek, czy nie? Tak. Fajnie by było to 173 przy tym, bo to jest soja. Tak nie teraz, może kiedyś, nie? A. Lasting? Nie, czy co? Nie. Żartowałem. W sumie mógłbym trochę oszukać grę i teraz zielony nie zniknie. I bardzo mocno nie patrz, co robię. Dobra, ja do tędy, bo i tak zjadę na dół, bo tutaj półtorej ton. O, co to było? O, sąsiad jedzie. A ja bardzo mocno jadę na dół, bo na stację. Aha, paliwa nie wlał. A jak używany sobie kupił? No to dlatego mu tak tanio wyszło. No jak tanio? 150. Tanio. O kurde. Jaś. Kto ci dał prawo jazdy? O, pod górę to Kacper Messenger zarabia.
Co pod górę Messenger? Jak będę miał pod górę, to będzie. Kacper wyjeb to drzewko stąd. To co leżało jeba na boku. Mnie tam ono nie przeszkadza. Jak mam ten ciągnik i ten siewnik, to już mi się chce grać na płocie. No dobrze. Poczekaj 3 tygodnie na płota. No właśnie cię. Deutsch Farm mnie oszukiwał. Bo on nie miał niby 210, to tak naprawdę tyle nie miał, przynajmniej tak mi się wydaje. No tylko, kurwa, ty też nie ma co porównywać tej góry do... No sorry. Możesz podjechać od razu też po mnie, jak się będziesz sypał. Dobrze. To dawaj tu się wysypię od razu. Zaraz podjadę, czekaj. O Kasper, daj mi podwykonawcę bardzo mocno, to ci ugniotę trochę. A właśnie jak na rzepak się sypał sąsiad, Arab. Już napisałem. 15 ton mam rzepaku. A brzmi jak plan. To nie? No. Tylko, że... A dobra, nie będę mówił. Nie będę na głos tego mówił. Szkujmy w ogóle. A ty sam tak zrobisz z wszystkimi. Tak, nie wiem. No chuj mam w łeb. A no, co ci chodzi? Tak, tak naprawdę ja mogę być jeszcze zarobiony 20 koła w tym momencie. Sprzedaj wszystko! Sprzedaj gospodarkę! Nie! Silosy, sprzedaj wszystko! Dobrze! A nie, chuj, nie mogę, bo mam silosy. Koła bym miał, kurwa, czyli Fenda 1052 bym sobie kupił. Słyszałeś, co on by chciał kupić? A ty nie podjechałeś, myślałem, że ty podjedziesz po mnie. Ale tak, górę mam. Ja tutaj bardzo mocno chcę kupić Fenda 1052. Ja pijam. Słyszałeś, to jest 9 odcinek i co on powiedział już? Tak jak ci mówię, że w 15 odcinku połowę mapy kupi. Chociaż nie, no to się nie sprawdzi. No jakby nie było Seasona, to on by tu bardziej cheatował tego modu na dawkowanie. W sensie na dawkowanie, na glebę. Jak to nie było, jakby to nie było sezona, to ja bym był bardziej zarobiony. A co przed chwilą geniuszu powiedziałem? Nie wiem. Ty to jednak jesteś geniusz. Ja słyszałem tylko tyle, że jakby nie było sezona. No. A ja was słyszałem. Chłop powiedział ja to też. Samo, co ja powiedziałem. No i ja cię nie słyszałem. Nie. Co ty powiedziałeś? No bo ja powiedziałem, że jakby nie było tego modu na precyzyjne rolnictwo i Seasona, to artysta... Nie! To artysta by więcej miał. Kasę. Jak Seasona tylko nie było. On to by, on się tylko soja. Soja. Nic więcej. Nie. Nie soja. Soja, rzepak, słonecznik. Bo on teraz na timelapsach widział, ile ja na słoneczniku wychodzę na plus, to... No ale tutaj tam jest łatwe, nie? No ale tutaj też jest. Właśnie, chuju, soję trzeba sprzedawać, bo jest to cena 3015. Gdzie? A, no tam, no tak. Dobra. Ale powiem ci tak, że to może być realne, żeby skończyć 3 tygodnie timelapsa. Chociaż Mike, artysta no, wczoraj... mówiłem ci o tym wczoraj. No, ale artysta mówił, że Michael chyba do marca nie będzie. Tak mi coś powiedział wczoraj, tak słyszałem. No bo ja słyszałem, że przyjdzie albo nie pamiętam kiedy, albo w marcu. Ja nic o marcu nie wiem, ja tylko słyszałem, że Michael ma wrócić 22. O i wracam. No to on mówił, że albo 22, albo w marcu. A to w marcu? Nie, ty mówiłeś w marcu. To ty mi powiedziałeś nie. W marcu, bo ja nic nie słyszałem o marcu. Ty też mówiłeś w marcu.
Nie. Tak. A masz to nagrane? No ja nic takiego nie mówiłem. Mówiłeś. Ja nie wiem, mnie na Discordzie nie było, także ja nie wiem. To, że ja do lutego... Ja nic takiego nie mówiłem. Do trzeciego tygodnia lutego to słyszałem, ale... No właśnie, czyli do 22, tak? No. No, no to za mało. No to se wypierdalaj ty kurwa do grudnia. To będziesz miał za mało. To ty iść do grudnia. Wypierdalaj stąd. Ja. To ty iść. No najlepiej w ogóle nie idź chuj. No to ty masz, no dobra, to ja nie pójdę, ale ty pójdziesz. O, to jest okej. No to ja pójdę tak, że nie będę grał z wami. Okej, okay, cześć, pa. Na razie trzymajcie się, cześć. A to już mógłbyś na Jodira się sypnąć, jak tam byłeś. Dobra. Dobra, ja już mam miniaturkę zrobioną, także spokojnie. Yeah. Dobra, jadę się sypnąć, zjeżdżamy bizonami. Nie wiem, czy ty zjeżdżasz, czy nie. No, zjadę. I mam 16 minut, czyli teoretycznie ja mogę zacząć uprawę pod rzepak już. No bo ja muszę dwuczęściowo, bo muszę uprawić i potem dopiero zasiać ten rzepak. No tak. No a widzisz co Arab ma? Arab od razu siewnikiem może rypać. Ja też. No. Przecież ja i tak mogłem siewnikiem rypać, jak tego nie kupiłem. No wiem. O, ty ale Michael, to brzmi jak plan to co napisałeś. Co nie? Pomyślę coś nad tym. Coś nad tym pomyślę. Coś nad tym pomyślę. Coś nad tym pomyślę. To brzmi jak plan. 90. A ile bym dostał za... Fenda. Jestem dobrze. Witam. Zjeżdżamy? No. Ale już mam pomysł, człowieku. Już no. Mam plan. Największy... A dobra, na Messengerze ci może napiszę, żeby Arab nie słyszał. Ja pierdolę, idiota. Ale czy my zjeżdżamy najpierw? No ja biorę kombajn, a za mną chłop będzie jechało, u ciebie nie wiem. Też co możesz podczepić. Dobra. Ej, czekaj, stój. Ile ty masz na tym? Co, na Jonathanie? 9 ton. No. Ja mam 7500. No, to 18 ton chyba dało. No, ja tak zgadywałem 15, myślałem. No to na dwa kursy będę musiał mieć. Ale dobra. Wolę na dwa kursy niż na jeden, nie? No ja. Ile ty masz 18, tak? Oj, to będziesz miał dobrą kasę, taka. 36 tysięcy, jak za 2000. No. No tak, no to mówię, fajna kasa. O, tu są dziury największe w tym miejscu. Dlatego ja tam zawsze hamuję, bo tam są takie dziury. A ile masz minut odcinka? 18,5. A ja sobie już zacznę jakieś małe pole uprawiać pod rzepak. No ja... też nie, ja ci nie pomogę, bo nie mam czym. No to będziesz miał czas, żeby ursusem zjechać. Ten chłopak się tam blisko mnie trzyma. Bardziej ciebie niż mnie. Tak, no ty stoisz i blokujesz samochody, Deklu. Kto stoi? Ty. Ty chyba... Chyba podwójnie jestem u niego. Nie, tak. Ja tutaj... Nie, może się sklonowałem. U mnie stoisz przy polu i samochody tam stoją na asfalcie. Nie wiem. O, ten jak poszedł tam z tyłu, widziałeś? No. Jebany jak poszedł. To jest znajome okolice, co, Michael? Już tak. Oj...
No i tego cwaniaka kupić musimy do gleby, nie? Trzeba. No ja niestety pieniędzy nie mam. Ja będę miał. Może zafundować. Tak, ale od każdego pola badanego 100 wybiorę. A czy nie wiem na polu ile próbek wyjdzie? Bo tam za próbki się płaci też. Nie, ja pewnie na tych polach nie jest 3 próbki będę miał. Na 42. Czekaj. Na 42 za próbki 400 zł zapłaciłem, za 4 próbki. Ja na 107,2 zapłaciłem 700. Ponad 700. A ja mogę to sprawdzić, czekaj. 600. Próbki gleby 6 piszę. 600 zapłaciłeś. Bo ja mam pod escape'em, w sensie widzę, nie? Jak się kliknę na dane pole, to widzę ile wydałem kasy. Tylko musisz być w rodzinie precyzyjnie, zależy waszyć. Co, ja w brzuskę przewaliłem? Oczywiście. Oczywiście. A czemu on do mnie na gospodarstwo przyszedł? Kto? No, artysta. Nie znam. Dobrze, bardzo mocno. Jo. Ale idealnie się to sypie. Nie, widzisz to, Kasper? A skąd ten fent? Kasper, widzisz to? Idealnie, jak? Michael, gdzie ten fent stał? U mnie na gospodarstwie. Jak u ciebie? Nie wiem. Jakim cudem? Nie wiem, ja cię go zwożę. Jakim cudem został u ciebie? A ty nie zdrabiałeś u niego czasami? Tak, nie. Pędem Zrozumiałem. Jak on u ciebie stał? Nie wiem, no ja cię go przywiozłem. Przecież ostatni raz z talerzówką zjeżdżałem nim. No nie wiem, no, był u mnie, no. No widzi, tam mnie chwilę nie ma tu na gospodarstwie, już mi rozglądają ciągniki. Ale nie wnikam. To jak on u ciebie stał, skoro ja byłem na polu numer 42 z azotem? Kasper, co to jest? Rozumiesz? Rozumiem. No tam pług na czapie leży. Nie ma czasu, kiedy go zjeść. Nie ma czasu go zwieść. Znaczy on stoi na gospodarstwie, tylko nie ma czasu go tego podnieść. O, to Kasper, 3 owce. Aaaa, dobra! O, ja wiem, czego on nie stoi normalnie. Albo dwie owce. Mogę za to prosić. Dobrze. Za pomoc. Ty chyba możesz kupić, więc no, idź tam i kup. No, starczy mi na pewno na dwie. No nie wiem, na ile się starczy, ale na półtorej osy starczy. Nawet mi na jedno nie starczy. To ile te grubasy kosztują? Nie, chyba jedna kosztuje 370, plus tam chyba 100 za to, że nie mam naczepy, przyczepy, czy no. Tego. Zaś powiem ile. Już jeżdżą, czy ssają, czy powiem. Dobrze. Chodź u nas. How do you do? Jedna owca kosztuje 447. No to ty specjalnie najdroższe, najdroższe bierze. Właśnie najtańsze, te 50 kilo. A najdroższa kosztuje 501. Ach, to dużej różnicy nie ma. No. Ja mam 200 możesz dać jeszcze na tego.
tyle. No. A za transport se dołożysz. No ja miałem tylko ci ostatnio zasponsorować, a transportu nic nie było mówione. No masz rację, są. Artysta to chyba nie ma co robić, że ze mną siedzi. A no tak, on nie ma, bo zapomniałem, że nie ma co robić. Przez taki jeden fajny mod, który artysta sam chciał. Sam chciał, właśnie. Ja go nie chciałem. Nie wiedzieć, że on będzie kolidował z siewnikiem. No przez sam powiedział, że ten siewnik ma kulter. No to właśnie. No tak. W sensie nie siewnik, tylko zbiornik ma kulter. Rozumiesz. No, jesteśmy 5800 na plusie, także jest dobrze. No. Ale mogę być jeszcze więcej na plusie. No, witam serdecznie. Dzień dobry. O, wiem co w kolejnym odcinku zrobię. Siebie. Nie. Tego cwaniaka do gleby wypożyczę i będę badał. A, chyba nie tak. Cwaniaka do gleby wypożyczę, bo tu będę miał przynajmniej ten. PH będę chciał podnieść tutaj, żeby lepiej rzepak się było. Ej, to ja? Nie, ja nie wiem jak ta wełna działa. Łowiec na sezonie. Ja też nie wiem. Ja nigdy nie bawiłem się w owce. No nie wiem, mi to tylko zostało, no bo wyście wzięliście na świnie krowę. No ale Kasper nie ma świni. Ty nie masz krów. No właśnie. No właśnie. Sprzedaliście to. No bo kasa była potrzebna. A Kasper już raczej nie kupi tego, co mówił. No okay. Chyba ze w dalekiej przyszłości. Czekaj, a ile kosztuje? 50 tysięcy. Chleb, pieśń, a tylko jest problem, bo nie będę mógł więcej wyciągnąć, bo jest manual system. A tam nie ma tego kołmierza. Także ja nie będę mógł więcej zabrać od moich świniów. Ja od krów też. Czy odpuszczamy sobie manual system na inne serie? Ale to musi być mapa przystosowana pod manure system. Albo zbiję ten. Zbiór obora. O, a ciekawe czy oryginalna ma ten kołnierz do tego. Nie. Nie ma? Obora. Oryginalna ma takie same jak te. No ale jak jest ten mod, to nie ma tego? Oryginalna ma po prostu takie samo gówno jak ty miałeś przy świniach. W sensie no. Ten kołnierzyk czerwony i tą rurę. No tak. No. Chyba, że da się do tego węża jakoś podpiąć, nie wiem. Nie sprawdzałem, także nie wiem. No właśnie, bo nie sprawdzaliśmy tego, więc możliwe, że da się węża podpiąć. To trzeba będzie sprawdzić kiedyś. Michael chyba triggera znowu dostał. Na mnie. Mówisz? Bardzo mocno. Nie wiem, ale wcześniej się striggerował. Jo? Dobra. Ogólnie w zimie lub pierwszego dnia tego. W zimie lub pierwszego dnia... No. W zimie lub pierwszego dnia wiosny kupuję to gówno do próbek. Jo? Jo. Rozumiem. No, minus 69 pensje pracowników. A, bo ten chłop jeździł, no jo, zapomniałem. Follow me. Jo. Ogólnie to tam bardzo mocno na lewo jest mija. Kasper Messenger? Był grany czy nie? Kiedy?
Miałeś mi coś napisać? A to nie, to za chwilę się napisze. Dobra, jeszcze jeden przejazd zrobię i kończę odcinek. A mamy 30 minut, to akurat. No i 8 mijaków. Bo musimy jeszcze dzisiaj dwa odcinki nagrać, ja? Jeszcze mówię. A, jest jeden tam, jest trzy. Jak trzy? Trzy odcinki z płota i jeden rafta. Ciężko to widzę. Kasper, nie widzisz tego mijaka na prawo, Deklu? No widzę. No to go zrób go. Ja czekam, aż będę mógł ten kredyt wreszcie wziąć większy. No kup pole. No! Czekaj, ile ty masz pól? 3? No. No to... Nie wiem, ja miałem 3 i mogłem wziąć 535. No ale ty masz na własność, a ja mam to pole zlizingowane, 67. A, bo ty masz tylko 2 pola swoje. No. Ale ja wziąłem pole w leasing i mogłem dobrać prawie 100 tysięcy kredytu. Ty nie mogłeś, Michael mógł. No ale na moim gospie. No, Michael u mnie nie był. Jeszcze. Był u ciebie. No ale to wtedy ja... No a to nie musimy minąć tam przypadkiem jeden dzień albo dwa, żeby mógł sobie kredyt wziąć większy? Bo ja wczorajszego dnia tak jakby wziąłem w leasing pole dopiero. Wczorajszego albo drugiego dnia lata, nie pamiętam. Bo mi ten kredyt by mi urawało życie. Bo mam już plan na moje gospodarstwo. Cześć, witajcie, z tej strony Kacper, cześć. Ja już mam bardzo mocny plan. Na gospodarstwo. Ja czekam. Na co? Messenger. A. Dobra, także na razie trzymajcie się. 6. 6. 7.